Ponad 1/3 gminy na dzień dzisiejszy jest skanalizowana kanalizacją zawodową, a kolejne 2 sołectwa są w trakcie przygotowania. Przetarg jest ogłoszony, myślę, że niebawem będzie rozstrzygnięcie przetargu. No i dla 4 kolejnych sołectw opracowaliśmy program dofinansowania przydomowych oczyszczalni ścieków, w tym także w tym roku jest budowa szamp przydomowych. Koncepcja kanalizacji gminy zakłada częściowe skanalizowanie poprzez układ sieciowy. Niestety znaczna część gminy, która nie została jeszcze skanalizowana, nie osiąga 120 mieszkańców na kilometr sieci, w związku z czym są duże problemy z dofinansowaniem inwestycji, a cena za odbiór nieczystości jest bardzo wysoka. I staramy się to zrobić tak, żeby to było w miarę możliwości jak najtaniej. Najtańszym rozwiązaniem jest w tej chwili budowa przydomowych oczyszczalni ścieków i bezodpływowych zbiorników na ścieki, takich już naprawdę z prawdziwego zdarzenia, gdzie naprawdę nie będzie się wysączało nic na zewnątrz. Przydomowe oczyszczalnie ścieków oraz szamba, gdzie nie będzie możliwości zainstalowania przydomowej oczyszczalni, w tej chwili są zaplanowane dla 4 miejscowości: dla Pankowa, Wieruszowa, Modliszowa i Stachowic.